dzisiejszych czasach od teorii konspiracyjnej do rzeczywistości dzieli nas tylko kilka miesięcy. Temat grzybów na pewno jest tematem, który jest na tapecie od tysięcy lat. Ja tak wewnętrznie czuję, że po prostu mamy wiele zakazanych substancji, dlatego że one po prostu działają i gdyby ludzie się dowiedzieli, jak tanie może być uzdrawianie siebie w kontekście tego, co nam oferuje dzisiaj, co nam oferują koncerny, no to może te wpływy nie byłyby tak duże, więc jakby ja przestałem wierzyć w dobre intencje farmacji w takim wymiarze ogólnym, bo oczywiście mamy wiele też wspaniałych leków, które ratują życie. No ale w większości tych przypadków powinniśmy podchodzić do tych leków w kontekście działań radykalnych, jednorazowych, interwencyjnych, stosowanych krótkoterminowo, więc medycyna interwencyjna, medycyna, która opiera się na traumatologii, chirurgii, transplantologii, no to jest ta medycyna, która na pewno w wielu przypadkach uratowała miliony żyć, ale jeśli mówimy o tym, jak obecna medycyna jest w stanie pielęgnować nasze życie, no to jesteśmy absolutnie niewyedukowani, nikt nas nie uczy tego, jak dbać o swoje ciało, uczy się nas tego, żeby oddawać odpowiedzialność za swoje zdrowie, kiedy coś się dzieje, to idę i oddaję się w ręce obcej osoby, której ufam. Tą instytucją jest lekarz. Lekarz nie zadaje nam pytań, jaki prowadzimy styl życia, albo zadaje, tylko że tak naprawdę zadaje z obowiązku. Nie ma też do końca na to czasu, więc jedyne, co jest w stanie lekarz nam dzisiaj zaproponować, to tabletkę. No i popatrzmy sobie tylko na to, ile mamy dzisiaj problemów ze zdrowiem, mimo tego, że wiek i długość życia według statystyk rośnie, chociaż też uważam, że to jest duże nadużycie, no to ta jakość życia dyskutowałbym bardzo mocno, czy jest dużo, dużo wyższa. Prawie każdy z nas dzisiaj bierze jakieś leki, prawie każdy dzisiaj się źle czuje, i tu już mówimy o osobach, które mają 20 kilka lat, więc system nas nie edukuje, jak zatroszczyć się o siebie. I z mojej perspektywy jedyną szansą na to, żeby czuć się dobrze, jest pełne wzięcie odpowiedzialności za swoje zdrowie i pójście drogą tego, że to ja muszę zadbać o siebie, to mój organizm wie najlepiej, jak się czuje, i ja tylko potrzebuję wsłuchać się w jego potrzeby. Więc de facto naszą odpowiedzialnością powinno być, co to znaczy słuchać swojego ciała, jak rozumieć to, co mówi moje ciało, jak o nie dbać w kontekście ruchu, snu, kontaktu z naturą, jedzenia, korzystania z różnych narzędzi do tego, żeby właśnie pielęgnować siebie od środka, więc mówiliśmy o teoriach konspiracyjnych. Ja uważam, że no po prostu dzisiaj farma jest biznesem. System działa w momencie, kiedy ludzie są chorzy. No, trzeba sobie to powiedzieć po prostu. Tutaj nie odkrywamy Ameryki, kiedy wszyscy byliby zdrowi, nikt by nie chodził do aptek, nikt by nie chodził do lekarzy, więc samo założenie tego, w jaki sposób ten mechanizm funkcjonuje, jest oparte na chorobie. Jeśli ktoś nie zauważa w tym nic dziwnego, no to spoko. W Chinach medycyna chińska i lekarze tamtejsi byli utrzymywani przez ludy, przez cesarzy w momencie, kiedy wioska była zdrowa, kiedy społeczność była chora, no to wtedy zwalniano danego lekarza. Często szedł pod nóż i dlatego tak dobrze tam ogarniano, jak zadbać o zdrowie, no bo lekarzom zależało na tym i z tego też byli rozliczani, żeby cała ludność była zdrowa i funkcjonowała. To był tylko przedsmak, a premiera całej rozmowy już od piątku dostępna na moim drugim kanale podcastowym. Link w opisie. Jeżeli dotarłeś do tego miejsca, to zostaw w komentarzu taką oto emotkę małpki.
pokazuje mi ona, że nie jesteś botem, a prawdziwym homo sapiens. I dodatkowo wspierasz cały projekt darmowych rozmów najwyższej jakości oraz moje morale. Zostaw jeszcze subskrypcję, aby być na bieżąco i widzimy się w piątek. Cześć!